22 grudnia 90 roku, a dwa dni wcześniej sporządza Kaczorowski taki sobie dekret z 20 grudnia, pisząc o zakończeniu działalności władz. Złamanie polega na tym, że Kaczorowski nie mógł napisać dekretu o zakończeniu działalności władz, gdyż nie jest w stanie uchylić Konstytucji 1935 roku albo je zmienić. Jak należy zmienić czy uchylić Konstytucję z 1935 roku? Na ten temat mówi artykuł 80 tej Konstytucji, który mówi, że jeżeli wnioskodawca jest prezydent, to to łatwiej zmienić, ale prezydent nie może zmienić, ale jeżeli ktoś inny jest wnioskodawcą, to jest trudniejszy tryb zmiany, prawda, lub uchylenia Konstytucji. Czyli sytuacja powstała paradoksalna. Władze RP na uchodźstwie według pana Kaczorowskiego zakończyły działalność, a co z Konstytucją? Ona jest nieuchylona. W teorii prawa nadal funkcjonuje druga RP, bo ta Konstytucja nie została skutecznie uchylona i tu podpowiadam nowym władzom, że jest uchwała Senatu. To jest ta Konstytucja 1935 roku. Jest bardzo pomocna sprawa do pana prezydenta Dudy, co by było. Jest uchwała Senatu 16 kwietnia 1998 roku, czyli po tej ostatniej Konstytucji. Senator Andrzejewski napisał, że Konstytucja z 1935 roku nie jest skutecznie uchylona. Proszę zwrócić na datę 1998 rok, to znaczy po tej Konstytucji obecnie. Senat, prawda, to uchwalił. Sejm się w ogóle tą sprawą nie zajął i to jest wreszcie czas, żeby się ten Sejm tą uchwałą zajął. I zaczęto wykładać, na czym ta ciągłość ma polegać. A no, ja czytałem Rzeczpospolitej, to tak, że ta ciągłość z drugą RP ma w prawie wewnętrznym. Natomiast w prawie międzynarodowym nadal musi funkcjonować PRL, bo są zobowiązania dłużne zagraniczne, więc jak to poprzeprowadzać, kiedy, prawda, w 1945 roku zainstalowały się władze te komunistyczne, ta Polska była satelitą sowiecką, ale jakieś transakcje tam były prowadzone i tak dalej, rząd podległy, ale była ta jakaś władza i wszystkie zobowiązania dłużne, prawda, zaciągali ci komuniści, prawda, nie? Zaraz, myślę, dobrze, komuniści. Komunie zaciągała, a trzeba powiedzieć, że system, socjalizm, komunizm, demokracja to są produkty masońskie. To są produkty masońskie, a międzynarodówka bankowo-finansowo to co to jest? Przyjdzie tym multimilionerzy, to są organizacje żydowsko-masońskie. To jest. Więc to jest ściśle powiązane. I w tej chwili co się zrobiło? I tak. To komuna zaciągnęła długi, a naród ma to płacić? No tak. I dzisiaj te długi poszły, bo podobno długi Gierkowskie zostały spłacone, ale w tej chwili znowu narosły jakieś duże długi. No i co z tym dalej? To znaczy prawie międzynarodowe ma istnieć PRL, a prawie wewnętrzne to ma ciągłość z URP, ale i ja to może nawet wykpić. Bo nawet prawie wewnętrznym ta ciągłość nie odstępuje, bo nawet Warszawie obowiązuje dekret Bieruta. A przecież dekret Bieruta, prawda, który pozbawiał starych warszawiaków własności, prowadził wieczyste użytkowanie i pozbawił własności terenu przedwojennych właścicieli, no to co to jest, to nawet prawie wewnętrzne, to jakaś fikcja w ogóle jest, prawda. Ta ciągłość ugeruje, ale nie mniej jest to istotne, to jest fantastyczne stwierdzenie, prawda, że ta Konstytucja z 1935 roku nie jest skutecznie uchylona i to podane w dacie 1998 roku. O. Prawda, a ten, prawda, tutaj żeśmy umówili ten tajny, że Sokolnicki przewiduje, że może
No postkomuna. Postkomuna rządzi, prawda? No to, no to tyle nam. No i nagadałem się chyba. Dużo. Teraz możemy tutaj podsumować, czyli tutaj sensem ciągłości drugiej RP, czyli wznowienia drugiej RP, są skutki prawnofinansowe. Tak, prawnofinansowe. Prawnofinansowe, to są gigantyczne kwestie. I też muszę dodać, że nie możemy odszkodowań wojennych żądać od Niemców, czy od Sowietów, czy od no, tej obecnej Rosji, ponieważ napadnie na PRL, a drugą RP. Czyli nawet trzeba przywrócenie ciągłości drugą RP, żeby mieć podstawy prawne do żądania odszkodowania za zniszczenia wojenne. Tak, chcę akurat tutaj powiedzieć właśnie o tych zniszczeniach wojennych, ponieważ Polska straciła 10 milionów obywateli. Mało tego, straszny kraj został zniszczony. I teraz tak, czyli możemy tutaj tak powiedzieć, że brak ciągłości z drugą RP powoduje taki skutek, że my nie możemy nawet występować do Niemiec, do Rosji o odszkodowania. No tak, to się. I to jest gigantyczna kwota, bo jeżeli dobrze się nie myliłem, to jest bilion dolarów. No to sobie, ile to jest? 9-0? Chyba tak. No, były tam jakieś jedenka, szacunki, prawda? Były. Szacunki były, gdzie jest bilion. A więc, ponieważ, co jest tutaj ciekawe w tej całej dyskusji, bo tutaj bardzo ładnie tutaj książę nam wyjaśnił to, całą tutaj historię z szczegółami. Co jest tutaj tak istotnym, takim detalem, na który zwróciłem uwagę, to jest ta kwestia, że przez wiele, wiele lat społeczeństwo polskie nie miało zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. To w ogóle tak propaganda funkcjonowała, że nikt nic nie wiedział. To garstka ludzi. To ja jeszcze się coś panu... Garstka ludzi tylko coś na ten temat wiedziała. Że jakieś nam się no, należą odszkodowania. O, w ten sposób. No, no może ja w związku z tym, prawda, z tą problematyką ciągłości przeczytam fragment pewnego pisma. Tytuł tego pisma, że trzy pozory ciągłości drugiej RP. Redaktor Reszczyński napisał felieton Potrzeba ciągłości drugiej RP opublikowany na stronie 16 w naszym dzienniku w czwartek 13 listopada 08 roku. Choć opacznie to widzi, nawiązuje do projektu obywatelskiego drugiej Solidarności. Konstytucji RP z... Ten projekt Solidarności dla Konstytucji RP z... Może znowu napędził. O Boże kochany. Tak, słucham.